Cześć, tu Marta. Dzisiaj maluję kubki w czarne koty i pokażę Wam, jak wygląda cały proces. Kota maluję na biskwicie, czyli na takiej wstępnie wypalonej ceramice i robię to farbkami podszkliwnymi, które lekko rozrabiam z wodą, żeby miały lepszą konsystencję i lepiej się nimi malowało. W pierwszej kolejności zajmuję się ogólnym rysunkiem, wypełniam cały kubek, a następnie będę przechodzić do szczegółów i zmieniać narzędzie na bardziej precyzyjne.